Czy inwestowanie małych kwot ma w ogóle sens? Jakie są sposoby na inwestowanie nawet niewielkich pieniędzy? Czy mała inwestycja może przynieść ogromny zwrot? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby posiadające mały budżet inwestycyjny. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami o inwestowaniu małych kwot i tym, jak można robić to z głową, aby uzyskać zadowalający efekt. Pokażę Wam zarówno, jak przygotować się do inwestycji, jak również opowiem Wam o 5 pomysłach na inwestowanie niewielkich pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kiedy słyszymy słowo inwestycje, kojarzy nam się ono z ogromnymi kwotami pieniędzy, specjalistami i skomplikowanym analizowaniem wielu czynników makroekonomicznych. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas może zostać inwestorem, nawet kiedy inwestujemy małe kwoty pieniędzy. Zwłaszcza teraz, w dobie szalejącej inflacji, wiele osób zastanawia się, w co włożyć swoje wolne środki, aby uchronić je od utraty wartości. Pomyślałem więc, że postaram się Wam pomóc w tej sprawie i pokażę, jak można inwestować nawet malutkie kwoty pieniędzy. Zanim jednak przejdziemy do samych metod, opowiem Wam kilka słów na temat tego, jak warto przygotować się do samego inwestowania. Jeżeli odrobisz tą lekcję dobrze, to po pierwsze, uzyskasz znacznie większy zwrot ze swoich mikroinwestycji, a po drugie, zrobisz to bez zbędnych nerwów. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to zastanowić się, ile chcesz przeznaczyć pieniędzy na inwestycje. Czy będzie to 50 zł na tydzień, a może 100 zł na miesiąc? Nieważne, jaka kwota to będzie. Ważne, aby ustalić sobie konkretny budżet inwestycyjny i sukcesywnie co miesiąc inwestować kwotę, którą założyliśmy sobie na początku naszej drogi. Takie zachowanie zrodzi w Tobie dyscyplinę i poczucie porządku. Trzymając się jasno wyznaczonych zasad, będziesz mógł iść raz wyznaczoną ścieżką. Drugą ważną zasadą jest to, aby zastanowić się, po co inwestujesz swoje pieniądze. Czy jest to inwestycja na Twoją emeryturę, a może na studia dla Twoich dzieci, a może po prostu chcesz odłożyć określoną liczbę gotówki, aby mieć poduszkę bezpieczeństwa. Odpowiadając sobie na to pytanie, od razu będziesz mógł wyznaczyć sobie horyzont czasowy dla swoich inwestycji. To z kolei pokaże Ci, ile potrzebujesz czasu na realizację Twojego planu i jakie należy odkładać kwoty, aby osiągnąć swój wymarzony cel. Kiedy dokonasz tego kroku, może okazać się, że założyłeś sobie nierealne założenia, bo na przykład chcesz odłożyć 100 tysięcy złotych w 10 lat, a roczna składka na ten cel wynosi 1000 zł. Warto więc przeliczyć sobie wszystkie ewentualne scenariusze i szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mój plan uda się zrealizować. Trzecią bardzo ważną zasadą, którą warto wziąć pod uwagę, jest to, aby zastanowić się, w którą dziedzinę gospodarki chcesz inwestować swoje środki. Czy będzie to jedno aktywo, czy może podzielisz swoje środki na kilka różnych dziedzin? To pytanie od razu poprowadzi nas do zadania sobie kolejnego pytania, czy znam się na inwestycjach, w które chcę wejść. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, a jeżeli nie, to musisz zastanowić się, czy nie lepiej najpierw rozpocząć edukację i zdobyć odpowiednią wiedzę na temat inwestycji, w jaką chcesz wejść. Nie jest to rzecz trudna, ponieważ w sieci znajdziesz naprawdę sporo informacji na temat praktycznie każdej dziedziny życia i to zupełnie za darmo. Dzięki temu będziesz mógł uchronić się przed sporą częścią błędów, jakie każdy inwestor popełnia na swojej drodze, a to przełoży się znacząco na wyniki, jakie osiągniesz. Ostatnią poradą, jaką warto wziąć pod uwagę, jest to, aby nie inwestować pieniędzy, których potrzebujesz i które są Ci niezbędne do życia. Zasada jest tutaj prosta. Inwestujemy tylko te środki, które nie będą nam potrzebne w długim horyzoncie czasowym i których inwestycja nie będzie wiązała się ze znaczącym spadkiem jakości naszego życia w przypadku, kiedy ona nie wyjdzie. Jeżeli nie spełnisz tej zasady, to w mojej skromnej opinii lepiej jest najpierw zwiększyć swoje zarobki, a dopiero następnie rozpocząć proces inwestycji. Pamiętaj, mikroinwestycje nie uczynią z Ciebie milionera, więc lepiej inwestować z głową. Kiedy mamy za sobą już wszystkie zasady, jakimi warto się kierować, przejdźmy do samych sposobów na inwestowanie małych kwot. Pamiętajcie jednak, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie moje subiektywne zdanie. Pierwszym sposobem na inwestowanie małych kwot jest inwestycja we własną stronę internetową. Koszt postawienia prostej strony www to wydatek około 500 zł. Niemniej jednak własna platforma daje nam nieograniczone praktycznie możliwości powielenia zainwestowanej kwoty.
Możesz stworzyć sobie stronę wizytówkę, która pomoże Ci w uzyskaniu lepiej płatnej pracy, poprawie wizerunku lub zdobyciu nowych klientów. Możesz postawić sobie blog, na którym będziesz dodawać treści i zarabiać na afiliacji czy też reklamach Google Ads. Możesz w końcu sprzedawać na swojej stronie produkty w postaci kursów, e-booków lub praktycznie każdego innego produktu lub usługi. Własna strona www daje więc naprawdę masę korzyści, a koszt inwestycji jest znikomy w stosunku do zarobków, jakie możesz wygenerować. Tak się składa, że ja sam tworzę przeróżne strony internetowe dla swoich znajomych i klientów. Jeżeli więc chciałbyś stworzyć sobie swoją własną platformę, która otworzy Ci drzwi do znacznie szerszej perspektywy zarabiania, napisz do mnie wiadomość na adres sprytnypieniądz@gmail.com albo odwiedź stronę sprytnypieniądz.pl/tworzenie-stron-www. Znajdziesz tam więcej informacji. Dla widzów kanału gwarantuję świetną cenę i możliwość indywidualnego ustalenia, jaką stronę chcesz stworzyć. Pamiętaj, że zapytanie nic nie kosztuje, a być może podpowiem Ci, jaki serwis możesz stworzyć, aby osiągnąć sukces. Ja osobiście posiadam masę stron internetowych i niektóre z nich są projektami set and forget, czyli takimi, gdzie raz tworzę stronę i o niej całkowicie zapominam. Kiedy uda się takiej stronie wybić w wynikach wyszukiwania, staje się ona dla mnie takim drzewkiem pieniędzy, które dostarcza mi gotówkę niezależnie od tego, co robię i gdzie się znajduję. Zapraszam więc serdecznie wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu. Drugim sposobem na inwestowanie małych kwot są kryptowaluty. Rynek ten, można powiedzieć, że jeszcze raczkuje i ta mikroinwestycja może okazać się przełomowa w długim okresie czasu. Oczywiście tego typu inwestycja, po pierwsze, powinna być traktowana jako dość ryzykowna, ponieważ wystarczy zobaczyć ostatni rok w wykonaniu krypto, aby zrozumieć, co mam na myśli. Niektóre projekty straciły nawet 90% swoich wycen, więc trzeba zachować tutaj szczególną ostrożność. Jeżeli jednak spojrzymy szerzej na ten segment rynku, to widać, że była to do tej pory najlepsza inwestycja tego stulecia. Wokół krypto wiele się dzieje i w mojej opinii przed kryptowalutami jeszcze wiele dobrego. Oczywiście warto również powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli zdecydujecie się już na tego typu inwestycje, to koniecznie, zanim zainwestujecie swoją pierwszą złotówkę, rozpocznijcie edukację na ten temat po to, aby zrozumieć, czym jest ten rynek i jakimi cechami się charakteryzuje. W sieci znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat, a nawet nasze polskie podwórko może pochwalić się kilkoma kanałami YouTube traktującymi o tej tematyce. Kryptowaluty to jeden z ciekawszych pomysłów na inwestowanie małych kwot, dlatego nie mogło zabraknąć go w tym zestawieniu. Jeżeli więc chcecie zgłębić ten temat, oczywiście polecam Wam serdecznie darmową rejestrację na największej giełdzie kryptowalut Binance. Link do rejestracji znajdziecie pod tym wideo. Trzecim pomysłem na inwestowanie niewielkich pieniędzy jest posadzenie sobie własnego lasu. Zakup drzewek to naprawdę niewielki wydatek i jeżeli tylko masz trochę własnej ziemi, możesz posadzić sobie swój własny las, czy to na drzewo opałowe, czy też na sprzedaż. Ceny drewna w ostatnim czasie biły prawdziwe rekordy i ci, którzy posiadali swoje lasy i sprzedali drewno, zarobili naprawdę dobre pieniądze. Własny las to inwestycja długoterminowa, ale niezwykle opłacalna, dlatego znalazła się również w tym zestawieniu. Kolejną mikroinwestycją, która w mojej ocenie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, jest inwestowanie w rozwój swojego biznesu. Pieniądze, które odkładasz, mogą pomóc Ci w budowaniu aktywów generujących gotówkę. Własny biznes jest tego najlepszym przykładem. Zobacz, kiedy uda Ci się odłożyć na przykład 3000 zł, możesz kupić sobie odkurzacz piorący i albo oferować jego wypożyczenie na doby, albo świadczyć usługi prania wnętrz samochodów, dywanów czy sof. Twoja inwestycja w biznes zwróci się kilkukrotnie i da znakomity zwrot. Wystarczy, że kilka razy w miesiącu wynajmiesz odkurzacz lub wypierzesz komuś dywan czy też samochód, aby uzyskać niesamowity zwrot z inwestycji. Oczywiście trzeba poświęcić na to czas i pieniądze, ale zobacz, jakie możliwości się przed Tobą otwierają. Inwestycja małej kwoty pozwoli Ci na zarobienie większych pieniędzy, które możesz albo zainwestować, albo wejść w bardziej opłacalny biznes, który przyniesie Ci jeszcze więcej pieniędzy. Może więc warto zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli Twój budżet inwestycyjny nie jest spory. Czwartym pomysłem na to, w co inwestować małe kwoty,
będzie marka osobista. Wspomniałem o tym w podpunkcie pierwszym, ale dodam, że własna marka osobista jest również znakomitym pomysłem na stworzenie sobie fundamentu, na którym zbudujesz znakomite inwestycje. Własny blog czy chociażby kanał na YouTubie otworzą przed Tobą drzwi, które dla zwykłego śmiertelnika są po prostu zamknięte. Budowa marki osobistej wbrew pozorom nie jest wielką inwestycją. Aby zacząć na YouTubie, wystarczy Ci telefon, a ten w dzisiejszych czasach ma praktycznie każdy. Tworząc wartość dla ludzi i budując grono odbiorców, tworzysz swoją markę osobistą, która może pomóc Ci zdobyć lepiej płatną pracę, zarabiać więcej pieniędzy czy nawiązać wartościowe kontakty. Inwestycja w markę osobistą jest więc jednym z najlepszych sposobów na pomnożenie małych kwot, jakimi chcesz zarządzać. Gorąco polecam Ci rozpoczęcie swojej przygody z budową własnej marki osobistej, ponieważ najzwyczajniej w świecie warto. Piątym pomysłem na inwestowanie małych kwot jest edukacja. Jedna książka to wydatek kilkudziesięciu złotych. Jeżeli w miesiącu przeczytasz tylko jedną, to w skali roku masz ich już 12. Każda książka jest więc szansą na zmianę Twojego życia. To taka mikroinwestycja w samego siebie, która zmieniając Twoje myślenie, czy też ucząc Cię nowych rzeczy, może przynieść tysięczne zwroty z tej inwestycji. Dlatego warto właśnie w ten sposób podchodzić do edukacji, jako do szansy danej samemu sobie na to, aby móc zmienić swoje życie. Czasami jedno przeczytane gdzieś zdanie może stać się zalążkiem czy to pomysłu na biznes, czy zmiany Twojego nastawienia. Własna edukacja jest więc jednym z najlepszych sposobów na inwestowanie małych kwot. Jak widzisz, istnieje naprawdę sporo sposobów na zainwestowanie niewielkiej kwoty pieniędzy. Tak na dobrą sprawę ogranicza nas jedynie nasza inwencja. Grunt to, aby w ogóle zacząć myśleć o inwestowaniu i akumulowaniu kapitału, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Mam nadzieję, że to wideo skłoniło Cię do zmiany swojego nastawienia i rozpoczęcia przygody z inwestowaniem, nawet tych niewielkich pieniędzy. To już wszystko na dziś. Jeżeli to wideo dało Ci wartość, zostaw łapkę i komentarz taktyczny dla większych zasięgów. Będę również wdzięczny za wszystkie pomysły na nowe wideo, jakie pozostawicie pod tym materiałem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.